Chwała Jezusowi. Witam wszystkich zgromadzonych i wszystkich, którzy słuchają. I proszę Cię, Boże, błogosław nam. Przechadzaj się pośród nas. I wierzę głęboko, że tak jak Twoje słowo mówi, że wypowiadane słowo Boże nigdy nie wraca puste. Ono zawsze wykonuje swoją pracę. Chwała Ci za to, Boże. Proszę Cię, pomóż nam nastawić nasze uszy i oczy duchowe na słuchanie, bo to jest dużo, dużo lepsze niż mówienie. I tak zastanawiałem się, jak nazwać dzisiejsze przesłanie. Wczoraj mieliśmy ten przywilej, chcę za to Bogu też podziękować. Byliśmy w Zaniemyślu, mieliśmy zgromadzenie świętych, dwie siostry przyjęły chrzest wiary i za wszystko Bogu, za ten cały dzień, z serca Bogu dziękujemy. I każdy, kto tam był, wie, że Bóg przez swego Ducha był tam obecny. I wczoraj głosiłem na temat właśnie chrztów, o których mówi Boże Słowo, o których mówi Jezus, o których mówi Pismo Święte. Chrzest Janowy, chrzest wiary, chrzest Duchem Świętym i chrzest cierpieniem. I tak jak pierwszy chrzest wiary dotyczy naszej przeszłości, to chrzest Duchem Świętym dotyczy teraźniejszości. A chrzest cierpieniem przygotowuje nas do królowania już wieczności razem z naszym Panem i Zbawicielem. I oczywiście my nie jesteśmy ludzie w stanie zrobić tego, co zrobił dla nas nasz Bóg, ale różnego rodzaju doświadczenia i prześladowania znosić będziemy, ale ze wszystkich wyrwie nas Bóg. I chwała Mu za to. Po prostu Bóg chce zmienić, zostajemy uczniami Pana Jezusa dlatego, aby już tutaj na ziemi upodobnić się do Niego, być podobnym do Niego. I ludzie przyglądają się naszemu życiu i daj Boże, aby widzieli w nas Chrystusa. I tak jak można by powiedzieć, no zacznę od może wersetu z Hebrajczyków. Od początku 6 rozdział, dwa wersety. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwrócimy się ku rzeczom wyższym, nie powracając podobnie do podstaw nauki. Po pierwsze, o odwróceniu się od martwych uczynków. Czyli o pokucie. Każdy człowiek musi się na nowo narodzić, żeby spędzić wieczność z Bogiem. I to jest początek nauki. Nie ma wiary prawdziwej bez upamiętania. Dalej Boże Słowo mówi o wierze w Boga, czyli musisz wierzyć w to. Czy wierzycie w to, bracia? Ja wierzę, że my wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Przyszedł na tą ziemię, aby zapłacić za nas, za nasz grzech. Oddał dobrowolnie swoje życie i przelał swoją drogocenną krew. To, że narodził się z Marii, że urodził się jako człowiek, będąc Bogiem, w to wszystko wierzymy. I wczoraj te siostry też to wyznały. Wiara w Boga. Dalej, nauki o obmywaniach, czyli o chrztach. Nauka o chrzcie. I teraz tak, prawdziwą wiarę poprzedza nowe narodzenie, chrzest, tak? Człowiek, który uwierzy w Chrystusa, który wierzy w to wszystko, co Bóg dał nam rozum, prawda? Abyśmy mogli zrozumieć przesłanie Boga. I każdy człowiek musi, mając taką wiedzę, czymże jest upamiętanie? To zmiana myślenia. Musimy mieć dokładnie taki sam stosunek do grzechu, jak ma Bóg. I każdy człowiek,
który uwierzy w Chrystusa, rodzi się na nowo. Niektórzy ludzie różnie mówią o tym, ale ja tak wierzę, bo tak mówi Pismo. Rodzi się na nowo, przyłącza się do jakiejś społeczności, jest posłuszny i chce się ochrzcić. Ale dalej Boże Słowo mówi o tym i przeczytam teraz tak. Ewangelia Mateusza 3:7-8. I będziemy dalej rozwijać temat. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was oszczek przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. I widzicie, właśnie owoc godny upamiętania poświadcza to, kim rzeczywiście jesteśmy. Nie wystarczy o sobie mówić, że urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej, że jestem chrześcijaninem. To są tylko słowa. Ale czy nasze chrześcijaństwo, czy nasze chrześcijańskie życie jest poświadczeniem tego, co ponoć się w naszym sercu stało? Bo jeżeli nie, to Jezus tak samo powie do nas: plemię żmij, plemię węży. Co, wystraszyliście się teraz? Zobaczcie, faryzeusze wyglądali na zewnątrz świetnie. Ale Pan Jezus przyszedł po to, aby zmienić nasze wnętrze, a nie tylko oczyścić nas na zewnątrz. W Starym Przymierzu nożyce były, obcinano gałęzie, pojedyncze grzechy. Ludzie wyglądali, wielu ludzi wyglądało na pobożnych. Ale Pan Jezus sam powiedział do faryzeuszy: ale wasze serce jest pełne trupich kości. Jesteście zepsuci do cna. Ponieważ Bóg patrzy na to, co w środku, nie na to, co na zewnątrz. Co za niesamowita historia. Czy miło tak usłyszeć, że jesteśmy wężami, plemię żmijowe? Myślę, że nie było im sos słuchać takich słów. Gdy Jan Chrzciciel chrzcił chrztem upamiętania, to był połowiczny chrzest. Ostrzegał wszystkich, aby ich sprawiedliwość była widoczna przy wydawaniu owocu godnego upamiętania. Tak. Nasza wiara musi mieć przełożenie na nasze życie. Każde drzewo poznaje się po jego owocu. Prawda? Czy można winna latorość rodzić figi? Samo słowo się pyta. Czy na wierzbie rosną gruszki? Jak ja idę pod jabłoń, to spodziewam się, że tam jabłka będą, a nie daktyle. I jeśli chrześcijanin twierdzi, że jest dzieckiem Boga, że jest synem lub córką Bożym, to powinien postępować tak, jak on postępował. Ale wiecie, życie o własnych siłach nigdy nie jesteście w stanie żyć, ani ja, bez Bożego Ducha, bez chrztu takiego, Duchem Świętym, bez prowadzenia Boga, przez Boga. Niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Nie moja. Bądź wola Twoja. Ewangelia Mateusza 3:10. Mówi Pan: a już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Nie do gałęzi. Do korzenia. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Wszelkie drzewo. No, drzewa wydawają różne owoce według swego rodzaju, prawda? Tak jest. Jeśli śliwa, no to śliwki rodzi. Jeśli jabłoń, to jabłka. Gruża, gruszki. A chrześcijanin? Co powinien reprezentować? Jest ambasadorem Jezusa, Boga. Powinien tak żyć, jak On żył. Wydawać owoce Ducha Świętego. Tak jest. Prawdziwe nawrócenie powoduje wydawanie dobrego owocu. Mateusza 7:19. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. To jest... I widzicie, i Słowo Boże jest nam dane po to, żeby to było dla nas lustrem.
Żebyśmy mogli przeglądać siebie. Pan Jezus nie przyszedł potępić świat. On pragnie i mówi do nas te rzeczy, aby zbawić nas. Aby nam pokazać, co jeszcze w naszych sercach jest, co Go nie wielbi. I z czym mamy zrobić porządek. Przy pomocy oczywiście Boga. Bo żeby się upamiętać, to ja muszę szczerze żałować. Kto wyznaje i porzuca grzechy, dostępuje miłosierdzia. Co jest celem tych ostrzeżeń? Co trzeba uzmysłowić ludziom wierzącym i niewierzącym? Chociaż dla nich Ewangelia jest zakryta. Ale tak jak i w naszym życiu był taki dzień, że słowo, że przedarło się do naszego serca światło Ewangelii, prawda? Że zaświtał nowy dzień. Przyszedł Pan Jezus i wszystko, co było w ciemności, odkrył i rozświetlił. I chwała Mu za to. Przez niektórych ludzi to, o czym teraz będziemy mówić, jest nazwane łatwą wiarą. Niektórzy twierdzą, innymi słowy mówiąc, że wystarczy nazywać się chrześcijaninem. Że uznać Jezusa za swojego Pana, na przykład wypowiedzieć jakąś formułkę pod wpływem jakichś emocji. Chodź, zmówimy modlitwę grzesznika i jesteś już dzieckiem Bożym. A tam żadnego żalu w sercu, żadnej pokuty, żadnej próby zadośćuczynienia. Wiecie co? Biblia mówi tak, że skruszonym, złamanym sercem nie wzgardzisz, o Boże. Skruszonym, złamanym. Mówi, Panie, ja już nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, nic. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko niebu. Proszę Cię, wybacz mi. Oczyść mnie. A Bóg jest wierny i sprawiedliwy. I oczyści. I podniesie, i usprawiedliwi. I chwała Mu za to, że jest dobry. Ale jest też święty. Pamiętajmy o tym. Prawda jednak jest, bracia i siostry, taka, że tylko, tak naucza Biblia, że tylko ci, którzy są prawdziwie nawróceni, czyli zbawieni, będą wydawać dobre owoce, godne upamiętania. Więc pojawia się naturalnie takie pytanie, czym jest owoc? Czym jest owoc Ducha? I Boże Słowo na to odpowiada, Galacjan 5, 22, 23. Owocem zaś Ducha co jest? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Przeciwko takim nie ma prawa. Oczywiście chwała Bogu za prawo. Bóg dał prawo, abyśmy zrozumieli i wiedzieli, czym jest grzech. Ale też ludzie zrozumieli, mam nadzieję, jak wielu chrześcijan zrozumiało. Żydzi jeszcze chyba tego nie pojęli. Że nie jesteśmy w stanie, zresztą Boże Słowo o tym mówi, nie jesteśmy w stanie o własnych siłach wypełnić prawa. Nie jesteśmy w stanie. Jedyny, który to zrobił, był Pan Jezus Chrystus. Prawdziwie wierzący ludzie będą też przejawiali wiele innych cech w swoim życiu. W miarę jak będą podążać za swoim Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. 2 Piotra 1, 5-8. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Zobaczcie, czy już nic od nas nie zależy? Mamy być pilni, mamy dołożyć starań. I uzupełniajcie waszą wiarę czym? Cnotą. Cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością. Powściągliwością we wszystkim. Również i w mowie. Wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością, jeśli je bowiem posiadacie i one
się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bezczynni i bezużyteczni. Jak wielu ludzi mówi, że upada, wielu ludzi mówi, że są słabi duchowo, ale tak naprawdę znają odpowiedź. Jeśli zaniedbujemy społeczność z Panem, w jaki sposób poznajemy Pana? Przez chodzenie z Nim. Przez studiowanie Słowa Bożego, bo to jest dla nas pokarm duchowy. Przez bycie w społeczności, jak jest wielu ludzi, których zadawala chrześcijaństwo solo. Ja się ich pytam, oni mówią, w jakiej jesteś w społeczności? A no w żadnej, już 5 lat czy 10. A trochę tu, trochę tam. Dlaczego ludzie tak robią? A później się dziwią, że nie mają siły do świętego życia. Innymi słowy mówiąc, bracia i siostry, nie wystarczy nazwać się chrześcijaninem i uznać Jezusa tak za swojego Pana. To jest prawda. A zatem prawdy te dotyczą uczniów, którzy wydają dobre owoce i mają pewność wieczności. Oni wytrwają do końca. Boże Słowo nie mówi tak? Mówi, że kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Brat tu wcześniej czytał. Człowiek jest niegodny nazywać się nawet dzieckiem Bożym, jeśli przyłożył rękę do pługa i się cofa wstecz. Człowiek, który bardziej miłuje członków swojej rodziny niż Boga. Boże Słowo mówi, że mamy ich mieć w nienawiści. Jak to rozumieć, nie? Wiele razy o tym mówimy. Po pierwsze, miłość do Boga ma być na pierwszym miejscu. A miłość do naszych bliskich ma być jak blask słońca do blask gwiazd na przykład. Kiedy słońce wschodzi, gwiazdy bledną. Prawda? Już ich nie widać, chociaż tam są. I teraz Pan mówi, że mamy kochać naszych bliskich, ale miłość do Niego ma być na pierwszym miejscu. A w czym się wyraża ta miłość? Ano w posłuszeństwie. W posłuszeństwie. Jest wiele fragmentów Pisma, które o tym mówią. Na przykład Rzymian 8, 29, 30. Bo tych, których wybrał wcześniej, tych właśnie przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Bóg przeznaczył nas do tego, abyśmy się upodobnili do obrazu, nie do obrazu malowanego, każdy to rozumie. To jest przenośnia. Do obrazu, czyli do życia Pana Jezusa Chrystusa, który był pierworodny wśród braci, wielu braci, a których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych ich usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Dobry jest Bóg i godzien wszelkiej chwały. Efezjan 1, 13-14 mówi tak. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Piękne słowa. Jesteśmy zapieczętowani. Filipian 1,6. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie też pełnił je aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, nie oglądajmy się wstecz, jak żona Lota. Wielu ludzi mówi, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony, ale tak nie mówi Pismo. Oczywiście, że jak to mówiłem też i wczoraj, nikt nie wyrwie mnie z ręki Bożej, jeśli trwam w Nim, ale jest problem innego rodzaju. Ewangelia Jana 10, 28-29. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To jest prawda. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki mojej.
możemy i sami odejść. W tym jest problem. Jestem przekonany i pewny, że kiedy jestem w uniżeniu przed moim Panem i ty, i bracie, i siostro, to jesteśmy bezpieczni w Nim. I daje nam pewność, że tak jak nas powołał, tak nas utrzyma do końca. Bo ten Duch, który świadczy wespół z Duchem naszym, pociesza nas i mówi do naszych serc, że Jego jesteśmy, do Niego należymy. W Nim. Ale też nie możemy tylko polegać na tym doświadczeniu pierwszym, że kiedyś oddałem swoje życie szczerze Bogu. Biblia mówi, zachęca nas do tego, abyśmy poddawali siebie próbie. 2 Koryntian 13,5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Sprawdzajmy to w świetle wieczności, w świetle Słowa Bożego. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Każdy zbawiony człowiek, nowonarodzony, ma tą pewność. Chyba żeście próby nie przeszli. Wiara nie jest sprawą wszystkich, ale wiara to nie jest sprawa tylko umysłu. Wiara to jest sprawa serca. Owoce godne upamiętania zależą w dużym stopniu właśnie od posłuszeństwa i od darów ducha. Czy jestem posłuszny, posłuszna Bogu? Czy podobam się mojemu Zbawicielowi? Czy nasz Pan może złożyć takie świadectwo, jak o nim złożył Ojciec? To jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. To jest mój Syn. To jest moje dziecko umiłowane. Bóg miłuje nas miłością doskonałą i niewysłowioną. I tak jak kiedy czytamy Ewangelię Jana 3,16, gdzie pisze, że tak Bóg umiłował świat i że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tak, i On faktycznie przyszedł świat zbawić. Chciałby, żeby wszyscy doszli do zbawienia. Ale pamiętajcie, że ta miłość Boża nie przykrywa grzechu. I ludzie, którzy świadomie grzeszą i kochają grzech, nie będą nigdy w obecności Boga. Spędzą oddzieleni swoją wieczność od Boga. Mamy miłować Boga, a mamy już nie miłować grzechu. Zdarzają nam się niekiedy upadki, ale człowiek zrodzony z nieba nie kocha już grzechu. I nie rozkoszuje się grzechem i nie może się już doczekać, kiedy znowu zgrzeszy. I dla niego to jest słodkie jak miód. Musimy badać samych siebie w świetle Biblii. W naszym chrześcijańskim życiu będą takie chwile i są takie chwile, gdzie dobry owoc nie będzie widoczny w naszym życiu. Zgodzicie się? Tak jest. Ale dlaczego tak jest? To są chwile, kiedy grzeszymy i trwamy w nieposłuszeństwie. Wtedy czujemy się oddzieleni od naszego Boga. Wtedy tracimy radość ze zbawienia. Wielu ludzi mówi, że czuje pustkę. Jak wierzący człowiek może mieć depresję? Ludzie. Radujcie się w Panu. Powiadam wam. Zawsze się radujcie. Chwilę? Raz w tygodniu się radujcie? 2 razy? 5? Zawsze się radujcie. Powiadam wam. A co nas oddziela od Boga i od tej pewności? Grzech. Nieposłuszeństwo jest grzechem jak czary, jak bałwochwalstwo. I dlatego musimy mieć świadomość tego, że najlepszym sposobem powrotu do relacji z Nim są kolana i uniżenie. Uniżenie przed naszym świętym Bogiem. Tracimy pewność zbawienia. Bóg, wiecie co, często jest tak, że wielu ludzi mówi, że te słowa, które Pan wypowiedział, oto stoi u drzwi Twoich i kołacze. Pukam, jeśli usłyszysz głos mój, dotyczy to osobistej relacji z Bogiem i przed nowym narodzeniem. Ale ja wam powiem, dużo więcej to znaczy.
Że Bóg zasmucony, gdzie w Kościele akceptowalny jest grzech, On stoi, Duch Święty stoi za drzwiami i puka i mówi: upamiętajcie się, bo tracicie społeczność ze mną. Upamiętajcie się. Pamiętacie historię króla Dawida? W Psalmie 51 mówi do Boga zwraca się Dawid o przywrócenie radości z wybawienia. Dokładnie ten psalm jest cały piękny. Czytając 12. Serce stwórz czyste, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wesprzyj mnie z duchem, ofiarą Bogu miłą, 19 werset. Niech duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym, nie wzgardzisz, o Boże. Piękne słowa. Dawid mówi do Pana: obmyj mnie zupełnie z winy mojej, oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje. Widzicie klucz w uniżeniu? Mówi: nic nie mam do ukrycia przed Tobą. Ja znam moje występki. Wiem, że potrzebuję miłosierdzia Twego, Twego przebaczenia. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w roku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Miał świadomość tego, co zrobił. Najgorszą rzeczą jest to nie tyle, że się zgrzeszy, ile że to, że człowiek usprawiedliwia grzech i trwa w nim. To jest złe. Ja wierzę, że człowiek zrodzony z nieba ma tą wrażliwość już i nie kocha grzechu. Prawdziwy chrześcijanin bada samego siebie. Jeśli nie dostrzega dobrego owocu, to co powinien robić? Zwrócić się do Boga w pokucie i w uniżeniu. I kiedy badasz własne serce, bracie i siostro, kiedy badamy własne serca i naprawdę jesteśmy szczerzy przed Bogiem w tym, co robimy, to wierzę głęboko, że Bóg w swoim miłosierdziu da nam tą możliwość, abyśmy umieli spojrzeć na swoje życie Jego oczyma. Prawda? Pozwoli nam na to. Ale ja muszę być czysty przed Bogiem, nie w sensie takim, że ja sam siebie usprawiedliwię, tylko właśnie, że ja nie mam nic do usprawiedliwienia. Jeśli zgrzeszyłem, to mówię: Panie, wybacz. Wybacz i oczyść. A wierzę głęboko, bo tak mówi Słowo, że jeśli ktoś wyznaje grzechy, to Bóg oddala je jak wschód od zachodu słońca. I znowuż jesteś czysty przed Panem. I nie tylko czysty, nie tylko masz przebaczone grzechy, ale jesteś i usprawiedliwiony. To tak jest Bóg. Nigdy nie wzgardzi tym, który jest skruszony. Nigdy. Wiele się mówi nieraz o apostatach. Co to jest apostazja? Kto to jest taka osoba, która się wypiera na przykład swojej wiary? Ewangelia Mateusza 13. Jest tutaj mowa, że oczywiście tego dnia wyszedł Jezus, usiadł nad morzem, zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi, usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił do nich wiele w podobieństwach. I oto wyszedł siewca. Jest tutaj mowa o czterech rodzajach gleby. Nawet ja tutaj widzę więcej niż cztery, ja widzę sześć. Nie wiem, może źle widzę. Ale ta żyzna gleba jest jakby też podzielona na trzy rodzaje. Stukrotny owoc, 60-krotny, tak? I 30-krotny. Tak tu pisze. Jedne padły
Siał, padły niektóre ziarna na drogę, przyleciało ptactwo, zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, szybko powschodziło, gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, także nie miały korzenie uschły. I teraz tak, ten pierwszy typ wyraźnie mówi o tym, że są to ludzie, którzy odrzucają całkowicie Ewangelię. Są tacy ludzie, dla których to jest głupstwo. I mówią, zresztą Biblia mówi, że dla tych, którzy giną, Ewangelia to jest głupstwo. Jest to głupota. Ja czegoś tam nie rozumiem, to jest głupie i tyle. Kolejne jakby trzy rodzaje gleby. Zarówno grunt skalisty, jak i ziemia pokryta chwastem prezentują ludzi, którzy początkowo jakby przyjęli z radością Słowo Boże, lecz prześladowania, pisze dalej, ucisk oraz troski, uda, bogactwa, zadusiły Słowo i plonu nie wydały. Nigdy to Słowo nie przenikło w głąb serca tych ludzi. Wszystko to było powierzchownie. Prawdziwa wiara zawsze, oczywiście, ona się zaczyna w głowie. Zaczyna się od zmiany myślenia. Ale ona musi zawsze dojść do pozycji, do poziomu serca. Sercem się wierzy, tak? Ku usprawiedliwieniu. Ustami się wyznaje ku zbawieniu. I to serce jest naprawdę tak ważne dla Boga, ponieważ On je widzi i zna. On zna moje i Twoje motywacje. Niekiedy miałem głupie różne rzeczy, robiłem i głupie motywacje, ale jeśli naprawdę przyszedłem do Boga, czy Ty przyszedłeś i powiedziałeś, Panie, no robiłem głupot w moim życiu, ale kocham Cię. Chcę Tobie służyć z całego serca. Miłuję Cię, Boże. Tak wiele nie rozumiem. Potrzebuję pomocy. Pomóż mi. Pomóż mi, Panie. Tylko ta ostatnia wymieniona gleba, która była przygotowana przez Boga, może ziarno się ukorzeniło i wydało owoc. Jeden 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I my, chrześcijanie, oczywiście, że Bóg daje każdemu jak chce i komu chce, ale też Boże Słowo mówi, że Pan współdziała ku dobremu, tak? Współdziała ze wszystkimi, którzy Go szczerze szukają, którzy Go szczerze miłują. Czyli to nie jest tak, że my już później funkcjonujemy jak automaty. Bóg mówi, zewleczcie ze siebie starego człowieka. Badajcie się w świetle Słowa Bożego. Uniżcie się. Miłujcie się nawzajem. Czytaliśmy o owocach ducha. Szczemięźliwość, radość, miłość, pokój, dobroć. Jeśli człowiek tak chodzi w Bogu, zobaczcie, chodzić według litery, według prawa, człowiek się tylko męczy. Ale chodzić według ducha, to przynosi radość. Ponieważ wtedy, jeżeli, no na przykład, człowiek, który przez lata pił albo ćpał, tak jak wczoraj mieliśmy taką rozmowę, że ktoś mówi, no ale ja rozmawiałem z tymi alkoholikami, oni każdego dnia się męczą, bo nie mogą się napić. A no tak, no bo jeżeli ktoś o własnych siłach, na bazie własnego rozumu próbuje się wyrywać z czegokolwiek, chociażby z grzechu, no to się będzie po prostu męczył. A Boże Słowo mówi, że jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. I nie będziesz musiał się męczyć i nie będziesz musiał mówić, o jak mi ciężko, tylko po prostu ten ciężar oddaj Bogu, zabierze to i cię uwolni. I będziesz miał tylko wiedzę. I będziesz się radował każdym dniem przeciwości. Albo wolności od grzechu. Bo alkoholizm to nie jest choroba ani narkomania. To są grzechy, proszę was. Oczywiście świat... Dlaczego ludzie tak wypierają wszystko, co ma być związane z grzechem? Bo nie chcą odpowiedzialności za to, co robią. Po prostu. Mówią, a co to? To jest, jestem chory, przecież jestem niewinny. Nie. Jeśli was Syn wyswobodzi ze wszystkiego, prawdziwie wolni będziecie.
Zresztą na potwierdzenie tego przeczytam kilka wersetów i będziemy powoli kończyć i później będziemy mieć jeszcze Wieczerzę Pańską. Ewangelia Mateusza 7,21. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Czy to nie jest proste i oczywiste? Jak wielu ludzi stanie przed Bogiem i powie, Panie, w Twoim imieniu demony wyganialiśmy. Ja na językach się modliłem, śpiewałem w duchu. Cuda czyniliśmy, ludzie byli uzdrawiani. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie. I na potwierdzenie tych słów przeczytam. Hebrajczyków, na początek. Zaczniemy od Hebrajczyków. 6:4-6. Jest rzeczą, bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, których raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, żeby gdy odpadli, powtórnie ich odnowić i przywrócić do pokuty, ponieważ sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Jest jeden grzech. Często właśnie o nim ostatnio i brat mówi, i bracia, przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli człowiek ma taką stałą postawę pogardy wobec Boga i wręcz mówi, że rzeczy, które są od Boga, od Ducha Świętego, są od diabła. I mówi, a ja mam to gdzieś tam, co mnie to obchodzi. I ludzie znają Słowo Boże. I teraz Hebrajczyków 10. Możemy się kiedyś bardziej szczegółowo tymi wersetami zająć, ale teraz przeczytam 26-29. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawia przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Ale nie można brać jednego wersetu z Biblii i budować na tym swojej teologii. Trzeba po prostu też brać pod uwagę inne wersety, na przykład Ewangelii z listów Jana, gdzie Jan mówi, że człowiek z Boga zrodzony nie grzeszy. Tak jest napisane. Ale jeśli zgrzeszy, mamy orędownika u Boga. No właśnie, to o to tu chodzi, że człowiek, który zrodził się z nieba, którego Bóg zrodził z nieba, nie kocha grzechu, choć mu się zdarzają grzechy. Ale ma serce zmiękczone, zmienione, jest nowym stworzeniem i umie się przyznać do tego, że zrobił źle. Amen? Tak mówi Słowo Boże. Dlatego wyznawajcie, jak mówi, grzechy jedni drugim, abyście byli uzdrowieni. Ile ludzi modlą się nieraz latami o coś i mówi, nie otrzymujemy. Ponieważ nie jesteśmy posłuszni, nawet jak brat dzisiaj mówił, tym małym rzeczom. Nawet to, że źle o kimś pomyślałeś. Albo masz uraz jakiś do kogoś. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim, abyście byli uzdrowieni. 1 Jana 2,19. To są wszystkie wersety pod rozwagę, moi drodzy. Wyszli spośród was, lecz nie byli z was. Gdyby bowiem byli z was, pozostaliby z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z was. I Boże Słowo o tym mówi, że pamiętacie, że ludzie mają nieraz taką pokusę, żeby wyrywać konkol z między pszenicy. A Pan mówi, nie czyńcie tego. One muszą rosnąć razem do żniw. I w kościele, i w zborach też są ludzie nienawróceni. Nie daj Boże, bo ja wierzę, że u nas wszyscy swoje serce oddali Bogu. Ale Pan pragnie i myślę, że i świat powinien dostrzec w nas, że Jego własnością jesteśmy, naszego Pana. Ewangelia Mateusza 7:23. Nawet 22. W owym dniu mi powie wielu, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów, a wtedy im wyznam, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wszyscy, którzy czynicie, inaczej mówiąc, którzy miłujecie bezprawie,
którzy tolerujecie non-stop bezprawie w swoim życiu. Choć nazywacie się chrześcijanami, to nigdy nie przylgnęliście do mojego serca, nigdy nie byliście częścią mnie, nigdy nie byliście częścią Kościoła. Więc póki dzisiaj trwa to, co się nazywa dzisiaj, Bóg wzywa nas wszystkich. Pokutujcie. Pokutujcie. Badajmy własne serca. Ja nikogo nie chcę wpędzić w potępienie, zrozumcie. Mamy orędownika u Boga. Ale Bóg poprzez to słowo pokazuje nam, albo przez różne doświadczenia, stan mojego i Twojego serca, prawda? Oczyszczajmy się, badajmy się. Tak, zachęca nas Słowo Boże, abyśmy się badali. Jeszcze z Łukasza dwa wersety. Może cztery. Ale z dwóch miejsc. 9 rozdział. Łukasz 9. To miałem zaznaczone 9. 23-26. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto straci swoją duszę dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Nic. Kompletnie nic. Dlatego jeszcze raz Słowo Boże nas zachęca. Badajmy siebie i własne życie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwała Ojca pośród aniołów i świętych. I jeszcze 14 rozdział, 14 Łukasza. 14 rozdział, 25. A szły za nim liczne tłumy i dalej, i odwróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, to jest to, co wcześniej mówiłem, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego nie może być, zobaczcie, nie może być uczniem moim. Kto nie ma miłości, kto nie chce miłować mnie na pierwszym miejscu, ktoś powie, że Bóg jest zaborczy? On jest naszym Panem, On jest naszym Stworzycielem. To jest projektant. Tak, my jesteśmy własnością Jego. Czyż On nie może zrobić z nami, co zechce? I dziękuję Mu za to jeszcze raz, że dał nam wolną wolę, abyśmy mogli zdecydować, czy chcemy iść z Nim, czy przeciw Niemu. Któż z Was może budować wieżę, zobaczcie, a nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. I później położy fundament i nie dokończy budowy i jest wstyd. I my właśnie jako ludzie, decydując się na drogę, na pójście z Panem, musimy się zdecydować. Myślę, że najtrudniej jest zrezygnować z siebie. I żeby swojego dobra i dobra swojej rodziny nie stawiać zawsze na pierwszym miejscu. Żeby traktować innych ludzi, a szczególnie ludzi w Kościele, jako wyższych od siebie. Żaden kaznodzieja, żaden pastor, ani żaden, który się nazywa prezbiter, czy jakoś inaczej ksiądz, nie wiem, pop, ktokolwiek by to nie był, nie jest waszym właścicielem. Jesteśmy własnością Pana Jezusa Chrystusa. A to są słudzy, którzy powinni służyć Jemu i Kościołowi. I tak samo dary Ducha są nam dane po to, nie żeby budować własne ego, żeby mówić, jaki to ja jestem fajny, wyjątkowy, ale aby oddawać Bogu chwałę. I one służą po to, abyśmy żyli świętym życiem. Świętym życiem. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i obecności Jego, a reszta będzie nam dodana. Jak wiele ludzi się martwi o wszystko, brat tu dzisiaj mówił o zmartwieniu, troszczą się, a Pan mówi, nie troszczcie się o nic. Ale w prośbach, Filipian, w modlitwach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Panu. A ktoś powie, ale Pan wszystkie prośby już wie, po co się modlić? Bo Jemu jest miłe, kiedy dziecko Jego przychodzi do Niego i mówi, tatusiu, potrzebuję, chcę mieć relacji z Tobą. Fajnie Wam, ojcowie czy matki, jak dziecko by przychodziło, tylko daj kasę. Dawaj kasę. Daj na samochód. Daj dyszkę, daj dwie dyszki.
Nie. Czy nie jest miło mamie, czy ojcu, jak dziecko albo wnuczka, wnuk rozmawia z tobą? Usiądzie ci na kolanach, przytuli się i powie: ja chcę, ja cię kocham, dziadku, potrzebuję z tobą relacji. Myślicie, że Bóg nie pragnie relacji z nami? Pragnie. Chce się podzielić swoim sercem z nami. I dlatego my dzielmy się też sercem Bożym z innymi ludźmi. Mamy miłować wrogów. Cóż to nam pomoże? Zobaczcie, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy stratę poniesie? Cóż ci to da? Co, będziesz gwiazdą jakąś? Wiecie, że sługa Boży powinien żyć w cieniu. W cieniu Boga. Nie szukać popularności dla siebie. Jak cię gdzieś Bóg posyła, to pytaj, idź. Ale nie szukaj i nie gwiazdosz. Jezus powiedział takie piękne słowa: ja nie przyszedłem rządzić, żebyście mnie tu uczynili. Choć był arcykapłanem, posłany przez Boga, Syn Boży, sam Bóg, to mówi: ja nie przyszedłem rządzić, ja przyszedłem służyć. I sługa Boży taką powinien mieć postawę. Kościół mu powierzony został po to, aby służyć. Służcie z miłością, z cierpliwością, z radością, uznając innych za wyższych od siebie. Panie, udziel nam wszystkim pokory. Prowadź nas drogą odwieczną. Chroń nas od złego, od wilków drapieżnych. I prowadź nas, Panie, drogą prostą, świętą. I na tej drodze nawet, wiecie co, dziecko nie zbłądzi. Bo ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, jest w stanie doprowadzić nas do końca. A zwycięzca będzie oglądał, będzie rządził laską żelazną nasz Pan, a my będziemy razem z Nim. Wiecie, to jest piękna perspektywa. Spędzić wieczność w objęciach swojego Zbawiciela. Niezależnie od tego, co dzisiaj przeżywamy, te wszystkie trudności, które tam są na tym świecie, one nic nie znaczą z chwałą, która ma się objawić. I kiedy staniemy twarzą w twarz z Nim, z Panem Jezusem Chrystusem, poznamy tak, jak jesteśmy poznani i będziemy się radować miłością niewysłowioną. Kochajmy się już tutaj na ziemi, okazujmy sobie miłość i szacunek. Amen. I módlmy się o ten zgubiony świat. Módlmy się o nasze miasta, nasze miejscowości, w których żyjemy, o nasz kraj, nasze władze, nawet jeśli się te władze Tobie nie podobają. I nawet jeśli na nich nigdy nie głosowałeś, to się o nich módl. Ja nie cierpię polityki w kościołach, ale jest nakaz Boży. Mamy się modlić o władzę, o królów. Mamy się modlić, aby nam się dobrze działo. Tak? Więc módlmy się. Panie, ja proszę Cię o nasz kraj, o rządzących od najwyższego do najniższego szczebla. O pracodawców Cię proszę, Panie. Dziękuję Ci za pracę. Dziękuję Ci, że mamy środki do życia. Że hojnie nam błogosławisz. Że mamy miejsce, w którym możemy się zgromadzać. Dziękuję Ci za nasze domy, za naszych krewnych z ciała, za naszych bliskich, za nasze dzieci, wnuki, kuzynów, kuzynki, Panie, za wszystko Tobie z serca dziękuję. Dziękuję, że tu się poruszasz, Panie, że Twoja obecność jest na tym miejscu i chwała Ci za to. Że przemieniasz nasze serca, Panie, że nigdy nie wyjdziemy stąd tacy sami, jak przyszliśmy. Bądź błogosławiony na wieki. Niech imię Twoje będzie w życiu naszym błogosławione. A nasze życie niech będzie chlubą dla Ciebie. Dziękuję Ci za to, Boże, że stanąłeś na drodze mego życia, że, Panie, wyrwałeś mnie z ciemności, z piekła i postawiłeś na skalę. Dziękuję, że mogę być Twoim dzieckiem. Z całego serca Ci za to dziękuję. Kocham Cię, Boże, kochamy Cię, Panie, i potrzebujemy siły i świętego życia, aby Cię naśladować. Wzmacniaj nas, wspieraj we wszystkim. Amen.